Szanowni Państwo, dziś gościmy w Lesie Winiarskim. W tym krótkim felietonie chciałabym Państwu przypomnieć to, co udało się tutaj zrealizować dzięki moim staraniom i życzliwości osób pracujących w różnych instytucjach i urzędach. Jak wiemy, Las Winiarski to cicha i malowniczo położona miejscowość, dzięki swoim walorom jest chętnie odwiedzana przez użytkowników ścieżki rowerowej. Dlatego w ostatnich latach skupialiśmy się tutaj głównie na zabezpieczeniu podstawowych potrzeb mieszkańców, poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym i poprawieniu estetyki tego miejsca. W imieniu mieszkańców wystarałam się więc o remont nawierzchni na ścieżce rowerowej i poszerzenie drogi sąsiadującej ze ścieżką, utwardzenie skrzyżowania dróg lokalnych ze ścieżką rowerową, uzupełnienie i poszerzenie poboczy kamieniem, a przede wszystkim ostrych zakrętów, utwardzenie nawierzchni jednej z dróg lokalnych kamieniem, wykonanie rowów odwadniających wraz z przepustami przy posesjach 1, 1A, 1B, 1C oraz posesji numer 8. Ze środków własnych zakupiłam kręgi na dwa przepusty. Dbam o wycinkę krzaków na wszystkich odcinkach dróg gminnych i powiatowych oraz okresowe koszenie poboczy. 15 listopada 2014 roku została wykonana nowa nawierzchnia asfaltowa drogi powiatowej przy zjeździe z drogi wojewódzkiej w Biskupinciu. Mieszkańcy Lasu Winiarskiego zdecydowali, aby z funduszu sołeckiego zakupić wiaty przystankowe oraz piękną drewnianą altanę. Dzięki tym pracom Las Winiarski dołączył do listy miejsc zadbanych, godnych polecenia i jest przygotowany na dalszy rozwój. Mieszkańcy są tutaj bardzo sympatyczni i otwarci. Warto więc z nimi i dla nich pracować. Dziś dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z innych miejscowości, w których pracowałam w mijającej kadencji. W następnym odcinku będziemy z wizytą w Miniątkach.